W XVIII wieku nazywano go ozdobą i obroną ukraińskich krajów. Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej ma niezwykłe, sakralne znaczenie. Każde sanktuarium, podobnie jak każdy kościół, jest ikoną przebywania Boga pośród ludzi, we wspólnocie kościelnej, ikoną każdego ucznia Chrystusa, będącego świątynią Ducha. Takie znaczenie ma sanktuarium maryjne. W nim Maryja odbiera cześć od wiernych ze względu na tajemnicę wcielenia, jako dom Boży, stolica mądrości, żywa świątynia Ducha Świętego i tak w sposób konkretny jest uprzywilejowaną drogą wiodącą na spotkanie z Panem. Janusz Tyszkiewicz, wojewoda i generał ziem kijowskich, ufundował klasztor karmelitom bosym w Berdyczowie jako wotum za uwolnienie z niewoli tatarskiej. Definitorium generalne w Rzymie 5 grudnia 1628 roku przyjęło i zatwierdziło fundację w Berdyczowie, przeznaczając ją na seminarium misyjne wśród kościoła ortodoksyjnego. Za 2 lata Janusz Tyszkiewicz dokonał zapisu w Trybunale Lubelskim, mocą którego oddał swój zamek i plac w Berdyczowie na kościół i klasztor karmelitów bosych. 25 marca 1634 roku biskup kijowski Andrzej Szołcki poświęcił kamień węgielny pod budowę dolnego kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Budowa trwała 8 lat. Uroczyste otwarcie klasztoru i poświęcenie dolnego kościoła odbyło się 22 lipca 1642 roku. Z tej okazji fundator ofiarował do nowego kościoła obraz Najświętszej Maryi Panny, słynący od dawna łaskami w rodzinie Tyszkiewiczów. W 1648 roku z powodu krwawej rewolucji na Ukrainie karmelici opuścili Berdyczów, a wizerunek Matki Bożej wywieźli do Lwowa. Jednak gdy w 1663 roku zakonnicy powrócili do Berdyczowa, zostali wyrzuceni z niego siłą przez spadkobierców Janusza Tyszkiewicza. Dopiero dekret Trybunału Lubelskiego nakazał właścicielom Berdyczowa oddanie zakonnikom zagarniętych dóbr i zobowiązał ich do zapłacenia odszkodowania za wyrządzone krzywdy. Wówczas karmelici ponownie odbudowali klasztor i sprowadzili do Berdyczowa cudowny wizerunek Matki Bożej. W 1739 roku za przełożeństwa ojca Ferdynanda od Ducha Świętego karmelici z ofiar dobrodziejów i własnych oszczędności rozpoczęli budowę nowego kościoła na fundamencie dolnego według planów i pod kierunkiem architekta Jana de Witte. W początkowym okresie rozwoju kultu Matki Bożej Berdyczowskiej ważnym momentem było cudowne uzdrowienie samego biskupa kijowskiego, Stanisława Zaręby z Kalinowa. Ordynariusz, po zapoznaniu się z dokumentacją uzyskanych łask i cudów za pośrednictwem Matki Bożej, aktem władzy biskupiej uznał i publicznie ogłosił 23 maja 1647 roku obraz Matki Bożej Berdyczowskiej jako cudowny. Odtąd wierni jeszcze bardziej garnęli się ze wszystkimi potrzebami do Panny Maryi. Świeccy i duchowieństwo przybywali nieustannie do jej sanktuarium indywidualnie lub w zorganizowanych pielgrzymkach. Od 1736 do 1756 roku zarejestrowano razem 114 łask od czasu koronacji obrazu. Z analizy opisu łask wynika, że obdarowani należeli do kościoła rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego. W wyniku badań przeprowadzonych przez komisję biskupią do roku 1756 uznano 263 łaski, w tym 14 wskrzeszeń umarłych, 10 uzdrowień z rozmaitych kalectw, 19 przypadków odzyskania wzroku, 14 uzdrowień konających, 112 natychmiastowych uleczeń z ciężkich chorób. Komisja uznała autentyczność łask przebadanych według ówczesnych kryteriów Kościoła oraz potwierdziła wcześniejszą decyzję biskupa Stanisława Zaręby o cudowności berdyczowskiego obrazu. Rozgłos o łaskawości i miłosierdziu Matki Bożej w Berdyczowie gromadził ludzi na nabożeństwa ze wszystkich stron Ukrainy i terenów Rosji.
po stwierdzeniu przez komisję biskupią cudowności obrazu i udowodnieniu prawdziwości łask i cudów odbyła się koronacja 16 lipca 1756 roku z królewskim przepychem i rozbudowanym ceremoniałem w duchu baroku. W XVIII i XIX wieku klasztor berdyczowski stał się centrum nie tylko życia religijnego i kultu maryjnego na Ukrainie, ale także ośrodkiem kultury i dobroczynności. Wykorzystując swoją drukarnię i szkoły, klasztor w bardzo poważnym stopniu przyczynił się do poszerzenia oświaty. W 1941 roku, bezpośrednio przed niemiecką inwazją na Związek Radziecki, w klasztorze wybuchł pożar. Prawdopodobnie w jego płomieniach zginął obraz. W ciągu lat 1970-1980 władze administracyjne Berdyczowa pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków w Kijowie zabezpieczyły kościół przez odbudowę sklepień, położenie nowej więźby dachowej i pokrycie ocynkowaną blachą świątyni i kopuły. Na terenach byłego Związku Radzieckiego Kościół katolicki był prześladowany i niszczony ze szczególną zaciętością. Zniszczone i zlikwidowane zostały wszystkie organizacyjne struktury Kościoła. Kapłanów diecezjalnych i zakonnych mordowano, więziono lub przeznaczono na wygnanie do łagrów, jako przedstawicieli watykańskiego imperializmu, wrogów systemu komunistycznego i klasy robotniczej. Kościoły i cerkwie niszczono lub zamieniano na gospodarcze magazyny albo propagandowe kinoteatry. Został zabroniony publiczny kult religijny. Z okrucieństwem tępiono prywatne, zakonspirowane zebrania modlitewne. W czasach komunizmu zniszczono całkowicie sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej, pocięto i przetopiono srebrną ramę obrazu i rozkradziono kilka tysięcy wotów z wielkiego ołtarza. Zginęło bogate wyposażenie oraz sam obraz Matki Bożej Berdyczowskiej wraz ze złotymi i srebrnymi ozdobami zakrystii. Spalone zostały wszystkie ołtarze i cały wystrój wnętrza kościoła. Stłuczono aż do cegły wszystką sztukaterię i artystyczną polichromię świątyni. Po słynnym poświęceniu świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła II 7 czerwca 1981 roku w Rzymie rozpoczął się powolny upadek komunizmu i nastąpiła większa tolerancja życia religijnego. Ludzie wierzący mogli odzyskiwać od władz państwowych zebrane im kościoły do religijnego kultu. Kościół wyszedł z katakumb i rozpoczął swoją działalność. Nie zważając na zrujnowane wnętrze świątyni, 16 listopada 1991 roku w dniu wspomnienia Matki Bożej Ostrobramskiej rozpoczęto sprawowanie Eucharystii w Górnym Kościele. Rozpoczęło się aktywne odrodzenie życia duchownego sanktuarium. Do świątyni co roku zaczęły wyruszać pielgrzymki z całej Ukrainy i nawet z zagranicy. Zdawało się, że nie było miejscowości, dokąd by nie dotarła wiadomość o Matce Bożej. Po daremnych poszukiwaniach oryginalnego wizerunku Matki Bożej Berdyczowskiej na terenach Ukrainy i Polski, ojciec prowincjał karmelitów bosych prowincji Ducha Świętego postanowił jesienią 1990 roku zlecić namalowanie nowego obrazu, przeznaczonego do kultu. Nowy obraz Madonny został namalowany w 1991 roku na jednolitej płycie wodoodpornej prasowanej sklejki o wymiarach 143 na 93 cm. Nowy obraz Maryi Panny poświęcił ojciec święty Jan Paweł II 9 czerwca 1997 roku w Krakowie w kościele świętej Jadwigi. Koronacja obrazu papieskimi koronami odbyła się w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel 19 lipca 1998 roku. W imieniu papieża koronację dokonał ordynariusz diecezji kijowsko-żytomirskiej biskup Jan Purwiński. Co roku tysiące pielgrzymów z różnych miast Ukrainy wyrusza pieszo do sanktuarium w Berdyczowie. Do cudownego obrazu pielgrzymujące pątnicy z Chmielnickiego, Kijowa, Żytomierza, Fastowa, Szepetówki, Połonnego, Dowbysza, Białej Cerkwi, Korostyszewa, Andruszówki, Charkowa, Samchorodka, Charzyna i innych miast.
wszystkie wyrzeczenia i cierpienia, które zdarzają się podczas pielgrzymowania wierni ofiarują Pannie Maryi. Berdyczowska świątynia przyciąga także pielgrzymów z Rosji, Polski, Białorusi, Włoch, Mołdawii, Hiszpanii, Francji i innych krajów świata. Wiele cudzoziemców studiujących na Ukrainie wyrusza do obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej i każdy ma co jej ofiarować i za co dziękować. Ojcowie karmelici organizują uroczyste świętowania na cześć Matki Bożej i serdecznie przyjmują każdego pątnika. Jak wiele pokoleń chrześcijan modliło się przed pięknym obrazem Matki Bożej Berdyczowskiej, a ile pokoleń jeszcze się będzie modlić? Dziewica Maryja podtrzymała nieskończoną ilość wiernych podczas prześladowań wiary i w czasie strasznych prób i każdego z nas chętnie przyjmuje w swoje matczyne ramiona i wyprosi łaskę wierności Bogu naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.